Cześć, tu Radek. Dzisiaj zapraszam Was na taki trochę może nietypowy odcinek. Przejedziemy się autostradą A1 od węzła Łódź Północ, który znajduje się koło Strykowa, do węzła Gliwice Sośnica. Będzie to na tyle nietypowy odcinek, ponieważ obraz jest już dodany, jak gdyby, a ja do Was będę mówił, tak powiedzmy, na żywo. Więc jak gdyby do filmu się kompletnie nie przygotowałem. Na początku powiem, że moje filmy powstają dzięki patronom, którzy właśnie się tutaj wyświetlają Wam, za co im bardzo serdecznie dziękuję, za to, że mnie wspieracie. Będziemy jechali po autostradzie A1. Podróż tą odbyłem tydzień temu, jadąc z Poznania do Chorzowa na mecz Polski ze Szwecją, który wygraliśmy, jak pewnie zapewne każdy wie. Za wszystkie tutaj moje jakieś błędy językowe, czy jak, to bardzo przepraszam z góry, ale tak jak powiedziałem, mówię na żywo, nie będę tego w żaden sposób przycinał, ani usuwał. Nie napisałem też żadnego scenariusza, tak jak to zawsze mówię, tylko po prostu tak, co mi, że tak powiem, ścina przyniesie na język, to będę Wam opowiadał. Mijamy po drodze pierwszy mop, który się nazywa Skoszewy Zachód. Jest to mop kategorii pierwszej, czyli taki, gdzie można się zatrzymać, są miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, dla pojazdów ciężarowych i autobusów, i oczywiście toaleta. Tym się charakteryzuje mop kategorii pierwszej. Prędkość jakoś poruszamy, no żałuję trochę teraz, że nie włączyłem tutaj. Mam oczywiście możliwość pokazania, z jaką prędkością jadę, nie włączyłem tego, w sumie zapomniałem. Jadę z prędkością 140 km na godzinę, czyli z prędkością obowiązującą w tym miejscu. Zbliżamy się do węzła Brzeziny, ja go nazwałem u siebie Łódź Brzeziny, ponieważ uważam, że on się znajduje, węzeł się znajduje na pograniczu i Łodzi, i Brzezin, i tutaj według mnie to nie ma znaczenia, czy on by się znajdował 100 metrów w prawo w Łodzi czy w Brzezinach. Uważam, że nazwa dla tego węzła Łódź Brzeziny byłaby bardziej adekwatna, aczkolwiek no, same Brzeziny też mogą być. Do filmu, tak jak powiedziałem, jak gdyby scenariuszowo się w ogóle nie przygotowałem, no ale się przygotowałem, bo dodałem znaki. Wczoraj cały wieczór, chyba 5 albo 6 godzin zajęło mi zrobienie tych znaków, które tutaj Wam się będą co chwilę wyświetlały. No jest to, no wiadomo, bardzo dużo pracy, żeby to wykonać, te znaki, ale dzięki nim wydaje mi się, że ta podróż, którą tutaj ze mną przejedziecie się, będzie bardziej atrakcyjna. Zbliżamy się do węzła Łódź Wschód. Tędy właśnie jest główny dojazd do centrum Łodzi, a na wprost jest do dzielnicy Łódź Górna. Oczywiście jadąc na południe kierujemy się cały czas na Katowice oraz również w kierunku Wrocławia. Tędy nie jest poprowadzona droga S8. Droga S8 z Warszawy do Wrocławia jest poprowadzona przez Piotrków Trybunalski, ale no jak wiadomo, tędy dużo więcej aut, znaczy właściwie większość aut podróżujących w relacji Warszawa-Wrocław-Warszawa porusza się właśnie przez autostradę A2, później A1 i później S8. Tutaj trochę zarządca drogi zaklina rzeczywistość, że jest inaczej, no ale to już nie temat tego filmu. Tu zjeżdżamy na mop kategorii, tu muszę się posłużyć ściągą, to jest mop kategorii trzeciej, on chyba jeszcze nie jest kategorii trzeciej, kategoria trzecia to jest ta najwyższa, gdzie oprócz parkingu, toalety i stacji paliw, która musi być na kategorii drugiej, w kategorii trzeciej musi być jeszcze motel. On chyba tu się jeszcze nie znajduje, ale ten mop się nazywa w takich planach, że to jest kategoria trzecia, więc tutaj docelowo będzie ten motel. Mop jest bardzo duży, bardzo fajny. Jest to właściwie no, wszystko, czego potrzeba. Był tam Orlen. No był McDonald's, ja już kilka razy to mówiłem, nie jestem fanem fast foodów, wiele osób jest, nie neguję tego, no każdy jest inny, aczkolwiek nie podoba mi się to na tak jak wiele rzeczy mi się podoba, to nie podoba mi się, że są u nas tylko fast foody. Znaczy są, jest trochę restauracji, ale nie ma jednak ich za dużo. Oczywiście fast food podczas podróży ma też swoje plusy. Zaraz może dokończę tą myśl. Tu zbliżamy się do węzła Łódź Południe, czyli my się kierujemy dalej autostradą A1 w kierunku Katowic, a tutaj jest odbicie w prawo. Ja dałem na znaku również Łódź Lotnisko, Pabianice, Sieradz i Wrocław. Uważam, że samo podawanie Wrocławia oraz Łódź Lotnisko jest trochę za mało. Sieradz jest to najbliższe byłe miasto wojewódzkie, a Pabianice jest bardzo dużym miastem koło Łodzi, więc omijanie tych dwóch miast na tak ważnym zjeździe uważam trochę za błąd. Tutaj film jest, żebyście widzieli, film jest przyspieszony około 3,5 raza i tak będzie trwał 38 minut. Nie wiem, jak on zostanie przez Was odebrany. Normalnie jakbym nie przyspieszył go, trwałby jakieś 2,5 godziny, więc wydaje mi się, że wtedy bym Was bardzo zanudził. Takie 38 minut, sam nie wiem jak to wyjdzie, czy mi starczy tyle jak gdyby siły, żeby tyle czasu do Was mówić i żeby Was nie zanudzić. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zbliżamy się do węzła Tuszyn. I tu jest taka ciekawostka, że zarządca drogi usilnie próbuje nam powiedzieć, że... Znaczy próbuje. Na węźle Tuszyn autostrada A1 krzyżuje się z drogą krajową nr 12 oraz drogą nr 91. No, znaki pokazują, że tutaj jest zjazd na Łódź. No, nie ukrywajmy, z tego miejsca do Łodzi nikt nie pojedzie, bo każdy już se pojechał wcześniejszymi zjazdami. Tak samo jak do Sieradza tutaj też nikt nie pojedzie. I tutaj właśnie jest Sieradz, a na przykład na węźle wcześniejszym, czyli Łódź Południe, gdzie ludzie zjeżdżali do Sieradza, to nie było tego Sieradza, więc no, wielokrotnie o tym mówiłem, o oznakowaniu dróg mógłbym mówić godzinami. Jest to temat rzeka. Tak jak polskie drogi mi się bardzo podobają, to oznakowanie dróg w Polsce uważam, że jest słabe. Ale to jeszcze będzie czas dzisiaj o tym powiedzieć. Od węzła Tuszyn mamy 3 pasy ruchu i one będą aż do Częstochowy. No jest tu, powiem Wam, na bogato, tak powiem. Jest bardzo szeroko, jedzie się super. Tutaj to, co zrobiłem, wiem, że wielu osobom się to może nie spodoba, ale ten pan jechał nie wiem ile, może 50 na godzinę. Jechał środkowym pasem. No, polskie przepisy pozwalają wyprzedzać prawą stroną. Nie powinienem tego robić, chociaż pozwalają. Powinienem go wyprzedzić z lewej strony, no ale jak ktoś jedzie 50 pasem środkowym, to jest to takie dość dziwne. Prawy pas, jak są u nas 3 pasy ruchu, z jakiegoś powodu nie jest wykorzystywany. Ja nie wiem, czy ludzie się tym pasem boją jeździć, czy uważają ten pas za jakiś gorszy, czy inny, czy nierówny. Nie wiem, czy to są jakieś zaszłości ze starych czasów, czy jak. Ja, jak są 3 pasy ruchu, zawsze jeżdżę, staram się jeździć tym prawym, bo nie wiem, uważam, że tak się powinno robić, tak? Według nawet przepisów powinniśmy jechać jak najbliżej prawej strony. No z racji tego, że film jest przyspieszony 3,5 raza, to już się zbliżamy do węzła Piotrków Trybunalski Zachód. Na tym węźle od niedawna jest możliwość właśnie pojechania w stronę Warszawy. Wcześniej takiej możliwości nie było, trzeba było jechać do następnego węzła, a teraz już jest. I tutaj dałem taki właśnie znak, że w prawo można skręcić również do Kielc, do Radomia, do Warszawy, oczywiście do Tomaszowa Mazowieckiego, a na wprost właśnie do Katowic dołożyłem tutaj w tym momencie już też Radomsko, Częstochowę dołożyłem, ale tylko w tym miejscu. I zbliżamy się do kolejnego węzła. Tutaj jest odbicie w prawo na drogę numer 74 w stronę Bełchatowa i Wielunia. Zaraz za tym węzłem jest MOP, znaczy on będzie, będzie się nazywał Kargał Las. I tu jest taka ciekawostka, że będzie MOP Kargał Las, a zaraz dosłownie chwilę później będzie kolejny MOP, będzie się nazywał Wola Krzysztoporska. I jest to o tyle dziwne, że te mopy będą w odległości od siebie tylko 5 km. Będzie to, z tego co się orientuję, a trochę się na tym znam, chyba pierwsze miejsce w Polsce, żeby mapy były aż tak blisko siebie. Tutaj wjeżdżamy na drugą jezdnię, czyli na jezdnię wschodnią. Jedziemy jak gdyby pod front. Po prawej stronie trwa budowa autostrady, a jedziemy już po wybudowanej autostradzie, która docelowo będzie miała właśnie 3 pasy ruchu. Jeśli ta nitka po prawej stronie, czyli jezdnia zachodnia, zostanie już wybudowana, to ruch zostanie na nią przeniesiony. To, co widzicie po środku, to się nazywa, fachowa nazwa, na to się mówi bariery przestawne. Je się bardzo fajnie montuje. To są bariery, każda ma długość 12 metrów, one ważą około 300 kg. No powiem z ciekawości, że mój kolega je tutaj zakładał, którego pozdrawiam, Jacka. I tu jest ten kolejny mop, o którym mówiłem, on się nazywa Wola Krzysztoporska. Możecie sobie wygooglać, ten mop był popularny niedawno, bo właśnie minęliśmy to miejsce, bo tu jest taki podjazd dla niepełnosprawnych, który wygląda dość, no nie wiem jak to nazwać, komicznie. Tutaj ciężarówki zmieniają pas na lewy, chociaż oni się tutaj ledwo mieszczą, ale zmieniają z tego powodu, bo po prawym pasem jechał walec drogowy. Taką śmieszną sytuację zauważyłem. Ten pas lewy, którym się poruszamy, on jest dość wąski. Na nim obowiązuje szerokość 2,5 metra, chyba to jest maksymalna. I ciężarówki tutaj, no tak jak miały jechać, to tak na siłę bym powiedział, że z ledwością się mieszczą. Jest tu w ogóle zakaz wyprzedzania ciężarówkami, bo no, praktycznie by się tutaj nie zmieściły. Teraz poruszamy się pomiędzy właśnie węzłem Piotrków Trybunalskie Południe a Kamieńsk. Między tymi węzłami jest około 25 km, więc dość dużo. Ale w sumie tutaj nie ma żadnego dużego miasta, więc w sumie to, że nie ma pośrodku żadnego węzła, to uważam, że to jest akurat dobre. Te mopy, które widzicie, te znaki mopów, te nazwy, ta nazwa Danielów jest właściwa, on gdzieś tu będzie ten mop, a te pod spodem to są moje takie wymyślone nazwy, to proszę tego nie traktować jak gdyby na poważnie, to jest takie moje urozmaicenie, żeby się lepiej te filmy oglądało. Również te stacje paliw, które są tam, które wkleiłem, to też to są takie moje wymysły. Tam, gdzie są prawdziwe, to są prawdziwe. Typu właśnie ten mop, który pierwszy mieliśmy koło Łodzi, to jest Orlen i McDonald's i tak było zaznaczone. A te pozostałe to na razie to są takie moje wymysły, bo nie wiadomo jeszcze jakie stacje będą. Zadawałem pytania do generalnej dyrekcji, ale oni też nie wiedzą, bo po prostu przetargi nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Zbliżamy się do węzła Kamieńsk, tu jest autostrada A1, tutaj krzyżuje się z drogą wojewódzką numer 484. Będzie tutaj można zjechać właśnie po lewej stronie będzie Kamieńsk, w prawo jest droga do Bełchatowa. Nad nami teraz mijamy budowane przejście dla zwierząt. Tu jako ciekawostkę powiem, że przygotowuję się właśnie do... Zbieram powoli materiały, ale to ciężko mi to idzie, bo nie na wszystko mam czas, wszystko wiadomo, tak jak wam zawsze mówię, robię po godzinach, robię wieczorami. I właśnie jednym z kolejnych filmów będzie o przejściach dla zwierząt. Po lewej stronie widzimy, że są budowane ekrany akustyczne, są one różnej wysokości. Często jest tak, że te ekrany w Polsce, akurat w tym miejscu widać, że są wsie. Wiele osób na to zwraca uwagę, że często one zasłaniają jak gdyby pola, tak? No, jest tak często, jest to temat rzeka, ale na razie nie będę się podejmował tematu, dlaczego tak jest. Minęliśmy węzeł Kamieńsk, on na razie jest no, w budowie, jest tam, żeby skręcić, to trzeba tam się właściwie zacząć od zera, dlatego tak może się wydawało wam, że ja bardzo szybko przejechałem koło nich, a te ciężarówki tam muszą wyhamować do zera, dlatego się wydawało, że ja koło nich jadę jakąś prędkością kosmiczną, jadę z prędkością tutaj dopuszczalną, bo tutaj właściwie szybciej się nie da jechać, bo jest naprawdę wąsko. I tu w tym miejscu następuje zmiana, czyli zaraz między Kamieńskiem a Radomskiem. Tutaj ponownie jedziemy już 3 pasami. Jedzie się no wyśmienicie. No mijamy tego kierowcę, który nie chce zjechać na prawy pas. No trudno, ja go wyprzedziłem z lewej strony i jadę prawym pasem. No 3 pasami co tu ukrywać. No jedzie się super, tak? Jeśli cała, jak już cała A1 będzie otwarta, to tutaj będzie się jechało rewelacyjnie. Jeszcze jak zostaną mopy wszystkie otwarte oraz wszystkie łącznice, wszystkie relacje na łącznicach, to podróż tą autostradą z północy na południe, czy też odwrotnie, będzie tylko i wyłącznie przyjemnością. Teraz może parę faktów powiem o autostradzie A1, ale to akurat muszę się na chwilę taką mikrościągę włączyć. Autostrada A1, no wiadomo, w Polsce prowadzi od Gdańska w kierunku do Gorzyczek na Górnym Śląsku przy granicy z Czechami. Jej długość to 564 km. Tu na chwilę przerwę moje informacje o A1. Powiem tylko, że zbliżamy się do węzła Radomsko i na tym węźle, właśnie jadąc na Górny Śląsk, zatrzymałem się na obiad. Znajduje się tutaj port Radomsko. Bardzo fajny MOP tutaj się znajduje. Jest tutaj bardzo dużo miejsca i dla osobówek, i dla ciężarówek. Jest tutaj i hotel, i restauracja, więc mogę polecić to miejsce, bo jest bardzo sympatyczne, ale nie jest oznakowane. Tak jak ja tutaj dołożyłem znak do tego mopu Radomsko, tak go nazwałem, to w rzeczywistości takiego znaku nie będzie. No, mówiłem o tym w filmie, jak oglądaliście, co mi się podoba na drogach w innych krajach. Mówiłem właśnie o autohofach w Niemczech, że jeśli są w odległości 1 kilometra od autostrady, to one są na autostradzie oznakowane. U nas tego nie ma. Znaczy zdarza się to na przykład na drodze ekspresowej S3, gdzie są oznakowane parkingi czy też stacje, które są z boku, ale też nie wszystkie. Ale tutaj na przykład na autostradzie A1 tego MOP-u portu Radomsko nie będzie. On nie będzie oznakowany. Uważam to za błąd, ponieważ no, A1 po otwarciu będzie taką trochę pustynią, jeśli chodzi o mopy, a ten mop jest bardzo fajny, bardzo duży. Uważam, że powinien on być oznakowany. Wracając do informacji o A1, to tak jak wspomniałem, długość A1 po wybudowaniu to będzie 564 km. Cała autostrada A1 zostanie otwarta w tym roku. Ma to nastąpić we wrześniu. Stanie się wtedy ona drugą co do długości autostradą w Polsce. Pierwszą oczywiście jest autostrada A4, aczkolwiek po wybudowaniu wszystkich dróg ekspresowych i autostrad, to autostrada A1 dopiero będzie autostradą co do długości numer 5. Właśnie najdłuższą będzie droga ekspresowa S7, która będzie miała długość z Gdyni właściwie policzyłem do Rabki Zdroju, to jest 733 km. Dalej do Chórznego nie liczyłem, bo nie wiadomo nawet, czy będzie ona drogą ekspresową. Tutaj jest zwężenie trafiliśmy na takie miejsce, gdzie jest zwężenie z 3 pasów na 1 i się utworzył dość spory korek, ale myślę, że go w miarę szybko przejedziemy. A więc najdłuższą drogą ekspresową w Polsce po zrealizowaniu będzie S7. Na drugim miejscu, właściwie na drugim i na trzecim, będzie autostrada A4 i A2. Autostrada A4 ma 662 km, autostrada A2 będzie miała też około 662 km, ale to jest jeszcze gdyby nie wiadomo, bo tą długość policzyłem do Kukuryk na przejściu z Białorusią, ale tak jak wspomniałem niedawno w którymś z filmów, odcinek od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią na razie nie będzie realizowany, więc ta długość to jest taka, nazwijmy to, z gwiazdką. Na czwartym miejscu będzie droga ekspresowa S8, która będzie miała do Kłodzka 630 km. Tak samo dalej nie wiadomo co z odcinkiem z Kłodzka do granicy z Czechami. No i dopiero na piątym miejscu, znaczy dopiero, no w cudzysłowie dopiero, autostrada A1 o długości 564 km. To takie ogólne informacje. Jeszcze mogę dodać, powiedzieć dwa słowa o trzech pasach, po których teraz się poruszamy. Tutaj możecie sprawne oko, a nawet niesprawne też zauważy to, co po prawej stronie jest linia, nie wiem jak to jest linia, po prostu jest przerywana jakaś żółta. Nie zostało tutaj coś jeszcze do końca poprawione, to oznakowanie poziome. Na środku też wyskakuje jakieś żółte oznakowanie poziome. No, jest budowa, wiadomo, budowa ma swoje prawa i takie rzeczy muszą występować, aczkolwiek uważam, że powinno to być usunięte. Autostrada A1 z tych 564 km na trzech odcinkach będzie miała 3 pasy ruchu i one znajdują się pomiędzy Tuszynem a Częstochową, Piekarami Śląskimi a Bytomiem oraz Zabrzem i Żrami. Tutaj na chwilę przerwę moją myśl i powiem tylko, że tutaj jest skrzyżowanie z drogą powiatową, jest to jedyne chyba właściwie miejsce na jedynce. Ta droga się nazywa 1059S, bo pewnie nie każdy z Was wie, ale to już teraz będziecie wiedzieli, że drogi powiatowe w Polsce również mają swoje numery. I żeby znak nie był taki, nazwijmy to, łysy czy też goły, to postanowiłem na moich znakach też dodać ten numer. Uważam, że byłoby to ciekawsze. W tym miejscu kończą się 3 pasy ruchu. Pewnie zauważyliście takie odcięcie, ale tu będzie niedługo realizowane, nie pamiętam teraz, chyba 800 metrów czy 900 metrów będzie wydłużony ten 3 pas, właśnie żeby go, on został wydłużony za węzłem. Teraz wjeżdżamy, można powiedzieć, na obwodnicę Częstochowy, gdzie znajdują się 4 węzły. Częstochowa Północ, Jasna Góra, Blachownia i Południe. Wracając jeszcze do tej myśli o 3 pasach ruchu, to autostrada A1 będzie najdłuższą autostradą w Polsce, która będzie miała 3 pasy ruchu i łącznie będzie ich 125 km, czyli stanowi to około 22%. Jest to, uważam, bardzo dobry wynik, gdzie według mnie brakuje 3 pasów. No pewnie każdy, kto się trochę interesuje albo kto porusza się po autostradzie A1, stwierdzi to samo. No, najbardziej brakuje między węzłami Łódź Północ a Łódź Południe, gdzie oprócz A1 jest również, dochodzi cały ruch z S8 z Warszawy do Wrocławia i odwrotnie. Tam rzeczywiście, na filmie nie wiem czy było to dobrze widać, ale tam rzeczywiście bardzo, bardzo brakuje tego 3 pasa ruchu, ale on na razie nie będzie realizowany. Mijamy coraz kolejne mopy, kolejne węzły, nie będę o wszystkich opowiadał, możecie sobie na chwilę zatrzymać sobie, czy jak przeczytać. Tu minęliśmy przed tylko znak początek autostrady, nie bardzo rozumiem skąd jest ten znak. Pewnie zarządca drogi, nie wiem czy zapomniał tego usunąć, czy jak, bo przecież poprzednio też się poruszaliśmy, a może czegoś nie wiem. Zbliżamy się do węzła chyba Południe, bo mówię do Was, a w sumie sam nie czytam tych wszystkich znaków, które tutaj zrobiłem. Ten mop, który za chwilę będzie ma dość ciekawą nazwę, czyli Gorzelanka, to jest taki. Trochę się uśmiechnąłem, jak wczoraj te znaki robiłem. No, Gorzelanka Zachód, dokładnie. Mop kategorii pierwszej, czyli parking oraz toaleta. Zbliżamy się do węzła Częstochowa Blachownia. jadąc właśnie na Górny Śląsk na chwilę tutaj zjechałem, ale tego nie będzie to pokazane, bo w sumie po co. Zjechałem na chwilę do Blachowni, bo przygotowywałem się do poprzedniego filmu, który był ostatnio, czyli o programie 100 obwodnic. W prawym górnym rogu on się wyświetla, możecie go sobie obejrzeć i właśnie w Blachowni jest planowana obwodnica tegoż miasta oraz sąsiedniego, czyli miasta Herby. No tutaj A1 krzyżuje się z drogą krajową nr 43 w stronę Częstochowy i Opola. Pozostało nam 43 km do Pyrzowic. Jak dojedziemy tam właśnie do tego węzła, to zobaczycie, trochę inaczej zrobiłem te oznakowanie. Też sprawne oko zauważy, że cały czas jest inaczej oznakowanie moje niż to, co proponuje zarządca drogi. Generalna dyrekcja usilnie kieruje tutaj na Gorzyczki wszystkich. Ja no, nie jestem fanem nazywania, pokazywania na końcu wiosek, które no, właściwie każdemu kierowcy właściwie za dużo one nie mówią. Poza tym w Gorzyczkach, o ile jestem w stanie zrozumieć jeszcze podawanie na przykład Terespola czy też Korczowej, bo w tych miejscach rzeczywiście jest ciężarówki się tam zatrzymują, przechodzą kontrolę graniczną, tak? To miejsce na przykład dla ciężarówek jest ważne, a tutaj podawanie Gorzyczek to jest kompletnie, uważam, za bezsens, bo w tym miejscu w Gorzyczkach jest tylko przejazd, tak? Na granicy polsko-czeskiej i tam nie znajduje się jak gdyby nic, tak? Tam nigdy nie było przejścia granicznego i nigdy raczej nie będzie, jest po prostu przejazd i pokazywanie już od Gdańska, ile jest do Gorzyczek, a na przykład omijanie dużych miast, nie wiem, Kutno, później na przykład Piotrków, czy też Częstochowa, czy nie wiem, Bytom, czy Zabrze, bo te miasta są opuszczane kontra a Gorzyczki są, uważam to za bardzo zły pomysł. No ale to jest po prostu temat rzeka i tak jest. Poza tym to, co możecie zauważyć, znaki, które wyskakują u góry, to są u mnie tak zaprojektowane, że najpierw na dole pokazuję miejscowość bliższą, czyli tą, która szybciej nastąpi, którą szybciej spotkamy, a na górze ta, która jest jak gdyby dalej od nas. No, generalna tak nie robi. Najpierw są Gorzyczki na znakach, później jest Ostrawa, która jest dalej i później są Katowice, czyli to jest takie no, pomieszanie, tak? Nie jest to po kolei, uważam to za błąd. Tu zbliżamy się do węzła Woźniki, na węźle Woźniki autostrada się krzyżuje z drogą wojewódzką nr 789, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz to wyskoczy na znaku, który zrobiłem. Tutaj MOP Woźniki jest, on już jest wybudowany, stacja paliw jest w budowie, akurat tutaj ten znaczek, który dałem, to jest dobry. Będzie stacja firmy Circle K. I to będzie MOP docelowo, Woźniki Zachód, to jest docelowo to będzie MOP kategorii trzeciej, czyli oprócz właśnie parkingu i stacji paliw będzie tutaj również stacja benzynowa, stacja paliw, która jest w budowie i docelowo będzie też motel. Wiele osób, może teraz dwa słowa o tych motelach, wiele osób mnie się w komentarzach pyta, czy motele są używane, czy ludzie w nich śpią. No oczywiście, że tak. Z racji tego, że pracuję przy autostradach, pracuję przy autostradach, nie będę tu tego ukrywał, nie jest to żadną tajemnicą. Obserwuję ruch pojazdów oraz widzę, co się dzieje na mopach, no to możecie mi wierzyć, że no wiadomo, kierowcy ciężarówek śpią w swoich samochodach, tak? Ale kierowcy osobówek, no przecież Polska jest krajem tranzytowym, tak, no poruszają się ludzie i północ, południe, i wschód, zachód, więc jak najbardziej ludzie w mopach, ludzie na mopach tych kategorii trzeciej, gdzie są motele, to tam nocują. Teraz jedziemy po takim właśnie, ktoś napisał mi ostatnio w komentarzu, że to jest odcinek nudny. Nie wiem, czy on jest nudny, ale no, po prostu jedziemy w lesie. Uwielbiam jeździć w lesie akurat. Za niedługo dojedziemy do węzła Pyrzowice i tu powiem jako ciekawostkę, może nie wszyscy to wiedzą, cały czas jeśli ten film by trwał od Gdańska, czyli od samego początku, to byśmy się poruszali, to poruszamy się autostradą A1 oraz drogą E75, a w Pyrzowicach właśnie do tego węzła się zbliżamy. Droga międzynarodowa E75 skręca na drogę ekspresową S1 i droga E75 w Polsce właśnie jest poprowadzona dalej po S1 przez Sosnowiec, Tychy, Bielsko-Białą, Żywiec, Zwardoń do Słowacji. Po prostu kilka lat temu wyczytałem, że Czesi nie chcą u siebie drogi międzynarodowej E75. No i tu jest ten bardzo ważny węzeł. Przed chwilą minęliśmy lotnisko, no jest po lewej stronie. Tu jest w budowie, było widać wiadukt, to jest wiadukt linii kolejowej, który jest budowany. I tu jest taki bardzo ważny węzeł, tu widać znaczek zresztą, może zaraz o tym powiem, znaczek węzła drogowego, czyli Koniczyny. Na prawo dałem kierunki do Krakowa, bo to jest, tędy się zjeżdża do Krakowa, do Katowic, do Sosnowca i do lotniska w Pyrzowicach. Na wprost też dałem do Katowic, ale moje Katowice za chwilę uciekną, bo uważam, że tak jak tutaj generalna pokazuje, że do Katowic prowadzi przez Gliwice, no to no sorry, jak to śpiewa taka pewna ładna pani, do Katowic nikt nie jeździ przez Gliwice, tylko w Piekarach Śląskich trzeba skręcić na drogę krajową. Tu w komentarzach, bo już parę dni temu napisałem, wrzuciłem zdjęcie, że będę jechał tym odcinkiem i parę osób mnie się spytało, jak mi się jechało tym odcinkiem, właśnie dokładnie tym, co teraz. Nie, to, jak ktoś nie wie, to od razu mówię, to nie jest to, co widzicie, że mam coś z kołami, z opanami, to jest po prostu odcinek, po którym jedzie się tragicznie. Tak jak zawsze będę chwalił polskie drogi, to ten odcinek jest tragiczny. Ja teraz poruszam się jakieś 110 na godzinę, teraz jeszcze mniej, ale właściwie nie wiem, jaką tu prędkością się trzeba poruszać, bo każda prędkość jest tutaj prędkością złą. Dlaczego tak jest? Powiem tak na szybko, no, ten odcinek możliwe, że zostanie w ogóle rozebrany całkowicie, mimo że ma dopiero 10 lat. Jest to spowodowane tym, iż do budowy nasypów tego odcinka A1 użyto popiołów z elektrociepłowni, z procesów spalania, głównie węgla. I te popioły, pomimo atestów i braku reaktywności, w połączeniu z wodą jednak zareagowały i w postaci pęcznienia poszerzyły swoją objętość. Przez to jedzie się no, po tej drodze bardzo źle. No, już we wcześniejszym filmie kiedyś mówiłem, że tak jest. No, mnóstwo osób pytało się mnie, dlaczego, czy to nie dało się tego sprawdzić. No właśnie nie dało się tego sprawdzić, bo były robione badania i to dopiero wyszło po paru latach, że ten materiał, jak mówiąc może dziwnie, ale jak nabierze wody, to on nabrał tą wodę, dostała się woda i napęczniało, tak? I tutaj sama wymiana warstwy ścieralnej, czy też ścieralnej wiążącej nic kompletnie nie da. Trzeba, według mnie, tu będzie rozebrać nasyp, więc będziemy się cieszyli w tym roku z otwarcia całej A1, a z tym odcinkiem będzie niestety, ale źle. Tu były przez chwilę 3 pasy ruchu, od węzła Piekary Śląskie do węzła Bytom, a teraz są 2 pasy ruchu. Mówiłem o tych popiołach i zapomniałem powiedzieć, ale sprawne oko zauważyło, że właśnie tam jest zjazd na Katowice. No, sugerowałem się oczywiście mapami, patrzyłem gdzie jest najbliżej oraz też wpisałem do wujka Google, jak on by poprowadził. No, to jest najkrótsza droga, patrząc czy od Warszawy, czy od Łodzi właśnie do Katowic. Znaczy pokazuję po drodze S1 przez Sosnowiec, a raz pokazuję tędy właśnie przez Piekary Śląskie i Bytom. I tak właśnie też bym sugerował. Pokazywanie, teraz właśnie jedziemy A1 w stronę Zabrza i Gliwic, pokazywanie tędy kierunku na Katowice to jest kompletny bezsens, tak? Nie wiem, w ogóle to jest strata pieniędzy i strata jak gdyby miejsca na znaku, bo no, nikt tędy nie pojedzie na Katowice. Nie wiem dlaczego czasami generalna tak to dziwnie robi. Kolejna rzecz, która mi się tutaj dopiero jak gdyby wczoraj przygotowując te znaki, jak gdyby po kolei sobie ten film, który teraz widzicie, po kolei jechałem. Zobaczcie, zbliżamy się do węzła Zabrze Północ, później następny węzeł będzie Zabrze Wschód. Ani razu na znakach Generalnej Dyrekcji nie ma, że jesteśmy, że tutaj jest zjazd na Zabrze, tak? Jest zjazd na Tarnowskie Góry, na Bytom, a nie ma na Zabrze. No, sytuacja według mnie kompletnie niepojętna, tak? Jak można, jesteśmy na terenie bardzo dużego miasta, a kierowca się nie dowie, że tutaj jest zjazd do Zabrza. Ktoś może powiedzieć, ok, ale przecież węzeł się nazywa Zabrze Północ, czy też Zabrze Zachód. No, to nie jest, pamiętajmy, argument, tak? Bo w Polsce są węzły typu na przykład Ciechanów, który się znajduje w Mławie, albo nie w Mławie, w Płońsku, albo węzeł na przykład Brok, który się nazywa, który jest w Ostrowie Mazowieckiej, więc nazwa węzła wcale w Polsce nie musi mówić, że to znajdujemy się w tym mieście. No tutaj na szczęście węzły są dobrze oznakowane, czyli Zabrze Północ i Zabrze Zachód, ale ze znaków się nie dowiemy, że jest to zjazd do Zabrza. Ogromny według mnie błąd. Tu już od paru kilometrów mamy 3 pasy ruchu. Też pewnie sprawne oko zauważyło, że zmieniła się trochę pogoda, bo w Piekarach Śląskich jak gdyby zjeżdżałem na mecz, tam też spałem i na drugi dzień rano wyruszyłem w drogę powrotną w okolice Poznania, ale w tamtą stronę, tutaj na Górnej Śląskiej A2 i A1, a wracałem A4 i S5, takie sobie zrobiłem jak gdyby podróż po Polsce, żeby zobaczyć, jak nasze piękne drogi wyglądają. No tu są 3 pasy, jedzie się tutaj rewelacyjnie, tak, i to zresztą było dość rano, było mało pojazdów, te 3 pasy może nawet się wydawać trochę, że są na wyrost, ale jak najbardziej nie są potrzebne. I tu zjeżdżamy, nawet nie sądziłem, że tak szybko, no to minie, 38 minut, zjeżdżamy do węzła Gliwice Sośnica. Tutaj, żeby zjechać na Wrocław, zjeżdżamy dopiero 4. zjazdem, dlatego opisałem to jak gdyby literkami, bo to jest, ten węzeł ma numer 42, więc to zrobiłem 42A, jest zjazd na Gliwice, później 42B na Zabrze i Katowice DTS-ką. Następny zjazd, z tego co pamiętam, to jest na drogę 44 do Tychów. On chyba zaraz tutaj się, tak, on się właśnie teraz pojawił. I ostatni będzie do Wrocławia. No, bardzo dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Podróż minęła szybko, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tego typu relacjach. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję patronom za to, że mnie wspierają i do usłyszenia niedługo. Pozdrawiam, Radek.